dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy i specjalny, bo... Chciałem powiedzieć o tym, że przekroczyłem 15 tysięcy subskrybentów na kanale, na LiveAct. Wow! No, czuję się podekscytowany i w pewien sposób jakiś taki naładowany pozytywną energią, żeby tworzyć dalej. To jest takie motywujące. Niby to są liczby, ale to są ludzie, wy, widzowie, oglądający, komentujący, kupujący kursy, korzystający z tej wiedzy i piszący wiadomości prywatne, że mój kanał i moje porady są rzeczywiście przydatne. To jest tak miłe i tak motywujące do rozwijania tego kanału i tworzenia czegoś fajniejszego, lepszego. Tak się i tak cieszę, że jest u was aż tyle, że 15 tysięcy ponad osób zdecydowało się kliknąć ten przycisk subskrybuje, w jakiś sposób ogląda te filmy, komentuje, klika w górę, w dół łapki, kupujecie kursy. No to jest mega, mega, bo kto by się spodziewał, gdy zaczynałem ten kanał, to w ogóle myślałem, że jak będę miał 10 tysięcy, to będzie coś niesamowitego. Chciałem tutaj od razu tak podziękować wam za te całe zaangażowanie, bo to jest bardzo motywujące, szczególnie osoby, które kupują kursy, no bo to pozwala mi rozwijać kanał, no wiadomo, bez pieniędzy no nic by się nie dało, nie ukrywajmy, więc to jest naprawdę, ojejku, to jest tak ważne, no bo bez tego by tego pewnie już filmu nie było, bo może i dawno bym temu zrezygnował. Jak zaczynałem kanał, no to chyba było około 4 lat temu. Pierwszy film, który nagrałem, był bez dźwięku. Był tylko z podpisami. Bałem się nagrać lektora, bałem się nagrywać własnego głosu. Później jakoś się przełamałem i zacząłem nagrywać pierwsze poradniki z własnym podłożonym głosem. Frequency shifter powoduje przesunięcia częstotliwości wchodzącego materiału o ustalaną wartość, a większa ingerencja doda metaliczny brzmienie do sygnału. I w tej sekcji frekwencji... Spodziewałem się, że będzie to nawet może i gorsze. Merytorycznie jest ok, ale dźwięk, jakość dźwięku i sposób, w jaki mówię, taki przytłumiony, no to... jest zabawny. Film z 12 roku, z grudnia, także... Prawie 4 lata temu został nagrany. To był jeden z pierwszych filmów z lektorem i pamiętam, że nagrywałem, gdy nikogo nie było w domu, bo się autentycznie wstydziłem sam własnego głosu. Wtedy też zdawałem sobie z tego sprawę, ale no niestety jakoś nie umiałem przełamać się i mówić w lepszy sposób i miałem masę komentarzy, że to jest kiepskie. Nawet jakieś w stylu wyjmij p***a z buzi, jak mówisz. Z perspektywy teraz czasu jest to zabawne, ale czasami gdzieś tam było to demotywujące, ale z drugiej strony napędzające, że tak, pokażę wam i zobaczycie, że będę mógł robić lepiej, że ten kanał będzie lepszy, że moje filmy będą lepsze i będą chcieli ludzie je oglądać i będą za nie dziękować. Puentą tego wszystkiego jest to, że ten kanał rozwinął się do takich rozmiarów, że jest tu 15 tysięcy subskrybentów, dużo osób zaangażowanych gdzieś tam w komentowanie, powstała grupa, fanpage, jest całkiem spora społeczność, za co wam dziękuję, no bo to buduje kanał i pozwala go rozwijać. Chodzi mi tutaj o konsekwencje, że puentą tego wszystkiego jest konsekwencja w dążeniu do celu i robienia po prostu swojego. To tak jakby odniesienie do muzyki, produkowania muzyki, co jest często krytykowanym wyborem, no zajmij się czymś poważnym, nie? Czy zrobisz słabą muzykę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie będziecie konsekwentni, to nic z tego nigdy nie będzie. Bo ten kanał w dużej mierze jest wynikiem konsekwencji i cierpliwości, bo naprawdę na początku no, mało osób to oglądało i dużo też miałem negatywnych komentarzy przeplatanych pozytywnymi, żeby nie konsekwencja w dążeniu, bo wiecie, na początku masz 200-100 wyświetleń pod filmem, 50 i to tak nie jest dużo, nie? Chciałoby się mieć więcej. I wracając do tego, że to jest małe święto, przekroczenie tych 15 tysięcy subskrybentów, to jest liczba, nie? Tak się spłyca to do liczby. Ale tak sobie pomyślałem wyobrazić sobie 15 tysięcy osób tutaj w tym parku na przykład, zobaczcie. To na tej polanie prawdopodobnie byśmy się nie zmieścili, a nawet jeżeli to, to byłoby wypchane i to jest do pomyślenia coś niesamowitego, że tyle osób tworzących muzykę, czy gdzieś tam krążących wokół tego tematu, niesamowite. To jest... No, jestem podekscytowany tak naprawdę.
W związku z tym, że to jest takie małe święto, to pomyślałem, że przygotuję coś dla was i od bardzo dawna pytacie, czy pokażę swoje kawałki, gdzie można posłuchać mojej twórczości. No, tak naprawdę jej jest nie za wiele w sensie publicznym, bo przez naprawdę ostatnie 2 lata praktycznie niczego nigdzie nie publikowałem, co tworzyłem. Robiłem i trzymałem to w zamknięciu. Zobaczcie, ile tych projektów mam. I pomyślałem, no dobra, tyle osób chcę zobaczyć. W końcu też chcę to pokazać, coś tam, co mam. Więc zaczynam to wrzucać na swój drugi kanał, który możecie przejść teraz tutaj. Subskrybujcie go oczywiście, bo tam na razie nie ma zbyt wielu utworów, ale będę je wrzucał sukcesywnie. Więc jeżeli nie chcecie nic przegapić, to po prostu zasubskrybujcie. I tam są vlogi różne, takie z jakichś wyjazdów i tym podobnych rzeczy. I tam jest wszędzie podłożona moja muzyka, także też możecie jej posłuchać. I ktoś tam chciał w komentarzach oceniać moją muzykę, także zapraszam do oceniania i robienia z nią cokolwiek. Możecie ją pobierać, te kawałki, które będą same, to będą gotowe do pobrania. Będziecie mogli na nich, nie wiem, nagrać coś, cokolwiek z nimi zrobić. A jeżeli będą jakieś szczególnie wam się podobały, bądź będziecie chcieli, żebym coś pokazał, jak zostało coś zrobione, zmiksowane i tak dalej, to piszcie. Nagram o tym odcinki, czy coś w tym stylu, zobaczymy. Piotr Białasiewicz, youtube.com. Mam wlepki Live Act i chciałbym je rozdać, więc 20 pierwszych osób, które napiszę w komentarzu, że chcę dostać te wlepki i dlaczego? No dlaczego? Napiszcie dlaczego. 20 pierwszych wypiszę, napiszecie do mnie maila swoimi danymi do wysyłki tych wlepek i je wyślę. To oczywiście nie będzie jedna wlepka, tylko kilka i będzie taki gadżet. A jeszcze wśród jednej osoby rozlosuję kubek Live Actu. Kolejna sprawa jest związana z nowym kursem, który już praktycznie powstał i niedługo sukcesywnie będę ogłaszał więcej informacji na jego temat. To jest kurs Produkcja Muzyki od Podstaw i zanim go jeszcze skończę, chciałbym, żebyście może dorzucili swoje propozycje, co powinno w kursie dla początkujących się pokazać. Jakie macie problemy największe, co was nurtuje, co sprawiało bądź sprawia wam na początku największy problem, to piszcie w prywatnych wiadomościach, w komentarzach czy gdziekolwiek, tak żebym mógł to odczytać, żeby uwzględnić wasze zdanie. Kolejna rzecz, o której pomyślałem, że można byłoby stworzyć taki wspólny projekt, może składanka z tego wyszłaby, kto wie, jakieś remiksy. Coś na zasadzie takiego, że byśmy po prostu wspólnie stworzyli parę projektów. Ktoś robi perkusję, ktoś bas i tak dalej, wymieniamy się tymi rzeczami i może by coś po prostu fajnego powstało. Można byłoby się też od innych czegoś nauczyć, bo byśmy się tymi w jakiś sposób projektami wymieniali. Myślę, że to mogłoby coś ciekawego wyjść, bo taka interakcja twórcza może by powstało właśnie z 6 utworów i mielibyśmy taką wspólną społecznościową składankę. I to byłoby dzisiaj na tyle. Wracam do domu kończyć piosenkę, którą przygotowuję do kursu. A wy bawcie się dobrze i twórzcie coraz lepszą muzykę. Dzięki wam za oglądanie tego wszystkiego i wspieranie mnie. Bawcie się dobrze. Dawno tak dobrego nie jadłem, tarty.